Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Herców Iron 4. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy, słuchajcie. Ostatnio przyłączyliśmy do naszego sojuszu Irak. No i słuchajcie, tak właściwie nasze możliwości tutaj dalszego działania zostały nieco zatrzymane. Jeszcze zostaje możliwość zaatakowania tutaj Arabii Saudyjskiej, ale boję się, że będzie otrzymywać gwarancję niepodległości od aliantów. Dobra, ja sobie to na razie wszystko tutaj musimy nieco pozmieniać. Otóż tak, wy na razie zajmiecie się tutaj garnizonowaniem. Tak jest. O co wam tutaj garnizonowanie, mam pytanie. Wam stąd wziąć. Zresztą macie co garnizonować. Dobra. Teraz tak, my na razie skupimy się na garnizonowaniu. Gdzie? Ano, myślę sobie... tu trzeba było. Tak jest. No, teraz tak, w związku z tym, no w ogóle tak, tutaj powstało państwo komunistyczne, więc tutaj na razie uzasadnienie tego ataku nie ma sensu. Co tu się dzieje? Aha, tutaj znowu Anglicy przygotowują atak na nas. Właściwie powód tego ataku. Tutaj co? Maleje nam poparcie dla komunistów. A, tu jest legalizacja komunizmu. Więc to na razie nie ma sensu, te działania moje. Tutaj anulujmy. Jak tu? O 5 punktów 500. Było 8. Chyba słuchajcie, musimy sobie poszukać kolejnych sojuszników. Tutaj zwiększanie popularności w Niemczech dla komunizmu. To by było dobre. Ale myślę sobie tak. Najpierw zrobimy sobie mały przewrót. Dobra, próbujemy z Amerykanami. Zobaczymy, co to da. Dobra, teraz tak. Wy nie musicie już tutaj stać. Nad granicą z Polską. Tu. Tak jest. A wy się tym zajmujecie. Dobra, do dzieła. Na razie, słuchajcie, musimy się tu dosyć pokojowo nastawić. Pokombinować z paroma pomysłami. Jakie mam? Liberia dołączyła do aliantów. Irlandia także. Bardowanie punktów kluczowych. Bardzo dobrze. Tutaj sobie zwiększmy taktykę ataków torpedowych. To się z czasem przyda. Bez wątpienia. Potem rozpoczęliśmy budowę okrętów podwodnych. Kompanie techniczne poprawione. Tu mamy nową artylerię. W ogóle o tym zapomniałem. Trzeba byłoby ją wprowadzić w końcu. Szwajcaria dołączyła do aliantów, a my mamy tutaj nową dywizję. Dywizja się musi szkolić. Bardzo ładnie. Dobra. W razie tak to wygląda. Dosyć interesująco.
Jakbyśmy tak jeszcze zaczęli zwiększać popularność tutaj komunistów. Spokojnie. To dosyć wolno teraz będą osiągnąć punkty siły politycznej, ale ogólnie nie jest to chyba zły pomysł. Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych 3% poparcia. No niech se to rośnie na spokojnie. Słuchajcie, potrzebujemy silnych sojuszników. To jest bardzo istotne. A Grecja by się nam przydała, ponieważ to jest taka troszkę enklawa aliantów na Bałkanach. Ostatnie bałkańskie państwo, które jeszcze jest po stronie aliantów. Okej. Tutaj to wygląda nie najgorzej. Dobra, tu mamy nowoczesne czołgi. Aż nowoczesne. Po prostu, słuchajcie, czołgi średnie nowe. Co teraz? Teraz byśmy potrzebowali bombowce. Tym się trzeba zająć. A tutaj rozpocząć produkcję nowych czołgów. 900 czołgów mam, tak? W służbie. To nie najgorzej. Tam mamy dwie armie włoskie. Bombowce morskie, pięknie. Teraz tak. Modele lekkich krążowników, modele ciężkich krążowników, dobra. Ja to wszystko bez sensu. Robienie tutaj kolejnych rzeczy. Pax America. Każdy rząd na kontynencie amerykańskim może zwrócić się do USA o ochronę wojskową, pięknie. Czy nie dla nas pięknie, ale... Trudno. Embargo wobec ZSRR obecnie opracowują. 5% poparcia dla amerykańskich komunistów. Jak tu? Okej, okay, w Grecji. KKE. Też nieźle rośnie. Bardzo dobrze, niech rośnie. Stale. Jestem bardzo za. Dobra. Co Niemcy robią? Rozbudowa infrastruktury. A i to są takie klasyczne te drzewko. Nic nadzwyczajnego. Dobra, jak tu w Japonii? Obecnie rząd jest w Hiroshimie. Dobra, co byśmy tu mogli sobie wprowadzić? A niech będą lepsze myśliwce w przyszłości. To mi tu nie spełnia eksportu ZSRR. PSA? Co to jest PSA? Zobaczmy sobie drzewko brytyjskie, jak one wygląda. Rozwój Nowej Zelandii, niepodległość dla Indii. O, coś takiego tu jest. Współpraca elit kolonialnych. Strategia bałkańska, sankcje wobec Włoch, wojna z Włochami. Zabezpieczenie Iraku, Iranu, embargo wobec ZSRR. Wojna ZSRR. No zobaczymy, co zrobi Zachód. Jeśli Zachód, słuchajcie, ruszy na Związek Radziecki, to ja chętnie im pomogę. Swoimi armiami. Widzę, że tutaj ZSRR zgromadzi wojska na naszej granicy. Mamy nowe bombowce. Bombowce morskie sobie to zróbmy. Przydadzą się.
spokojnie. Dobra, by dotąd. Teraz tak. Wy, moi drodzy, każcie mi 5 dywizji. Tak, 5. Teraz tak, wyjdziecie na szkolenie. Teraz tak, wy sobie tak zagos... Wy byście się mogli tak stawić tu. To nieco sobie ograniczmy. Myślę, że dotąd. To są wojska, to jest armia turecka. Tak jest. No słuchajcie, ja muszę zacząć tutaj myśleć o obronie naszych granic. Dobra, dotąd. Teraz tak, tutaj mamy wojska bułgarskie. Jeszcze mamy wojska włoskie. Dobra, Włosi zabezpieczą. Tak. Dobra, dotąd. Teraz tak. My zabezpieczymy sobie tu. A wy... zabezpieczycie tu. Rozstawić. Teraz tak, tutaj potrzebowalibyśmy jeszcze 16 dywizji włoskich. Mają 5, dobra. Więc na razie nie ma sensu w ogóle rozpoczynać tych rozmów. Specjalnie. A tu mamy pierwszą bułgarską dywizję gotową. Proszę bardzo. Ja im nie mam zamiaru ufać. Tego sobie zacznijmy. Dobra. Co tam w Ameryce słychać? U Amerykanów 8% poparcia. Nie najgorzej. Dobra. Dobra, potrzebujemy, słuchajcie, więcej żołnierzy. Bo co widzę, wy to będziecie mieć nie najgorzej. Dobra, tu mamy nowe bombowce morskie. Prace nad bombowcami strategicznymi. Prosiłbym rozpocząć. Dobra, tutaj rozpocząć pracę nad bombowcami. Spokojnie. Tutaj dwie fabryki im walnąć. Bombowce morskie. Na razie dwie fabryki. Czego im będzie brakować? Gumy.
Ej, słuchajcie, wszystko... Straty wojenne zostały naprawione. Nie wierzę. Moi drodzy, Austria rozpoczęła tworzenie dywizji piechoty. To jest dosyć interesujące. Niemcy także rozpoczęli tworzenie dywizji. No i Irak. Obronności pancerna, to już są rzeczy, które mnie kompletnie nie interesują za bardzo. To już nic niewiele to daje, ale zróbmy to sobie. Nigdy nie wiadomo, kiedy coś takiego może się przydać. Dobrze, 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 dobrze. Tu jeszcze jedną fabrykę sobie palnijmy. Tu i tu. Musimy, słuchajcie, stworzyć silną... silną armię. Ale te gnoje mają dywizji. 535 dywizji, to jest ponad jakieś 5 milionów żołnierzy. Mało, nie? Dobra, nowe bombowce taktyczne. Tutaj należy rozpocząć produkcję nowych bombowców bliskiego wsparcia. No czekajcie, bo wy tu dalej latacie bez sensu. A tu mamy bułgarskie myśliwce. Włoskie bombowce taktyczne. Niemiecka Republika Socjalistyczna. Samoloty bliskiego wsparcia. Okej. Okay. Państwa się zaczynają rozwijać. Jak to w Grecji? Poparcie dla komunistów ładnie wzrosło o 16%. Dobra, systemy walki nocnej. Ogarnięte. Dobra, tu jest chyba w porządku. Czołgi. W 25 roku dopiero. Ja za parę miesięcy. Mamy listopad. 44. Dobra. Flotą by się trzeba byłoby zająć, moi drodzy. Ale na to przyjdzie jeszcze czas. Dobra, bombowce morskie. Dornier. O. Czy to jakiś efekt dawnej współpracy z Niemcami? A tu mamy dywizje włoskie. Ile liczy nasza armia? Mało. Mają gdzieś pięciokrotnie mniejszą armię niż Niemcy, znaczy niż ZSRR. To może być dosyć problematyczne. Was trzeba przebazować tu. Was przebazować tu. Okej, okay. Pewnie nie jest źle teraz. Chyba wiecie, czym się macie zajmować. Przechwycenie. Dobra. Okej. Okay. Co my tu mamy? Dobra, mamy już 10 bombowców morskich. Można by je było gdzieś wystawić, myślę. Że tu, nad Bałtykiem. Się przydało. Jest, tu będzie ich 50. Dobra, nasza. Jugosłowiańskie bombowce morskie. Tu widać, że Turcja się też nieźle tutaj zbroi.
Dobra, moi drodzy, należy przejąć... Czekajcie, tu jeszcze cztery dywizje, a na tych dywizje się tutaj przecież szkolą. Dobra, tu mamy dywizję pancerną gotową. Wysłać na front. Dobrze. Jak tam sytuacja w Stanach? Powoli zaczyna się liczyć. Zaczynają się liczyć tam siły komunistyczne, jak tu. 21% gdzieś poparcia. Wszyscy mają 19. Tyka ataków torpedowych. Naloty strategiczne sobie poprawmy teraz. Bardzo dobrze. Teraz tak, zaawansowana artyleria za moment będzie. Bo brakuje jakichś zasobów, czego? Stali brakuje. Niemcy wschodnie. Moi drodzy, sypnąć jeno zasobami. Tu jeszcze poprawmy sobie tą artylerię. Teraz tak, nowoczesną artylerię poproszę. Jeszcze? Nie. Tutaj kurde, w końcu chyba Węgrzy też zaczęli tworzyć więcej oddziałów. Z tego co widzę. Tutaj kurde, ten poziom faszystów mi się bardzo nie podoba. Rozbudowane te drzewko mają. Dobra, ciężkie myśliwce, kompletnie bez sensu to jest. Licencja czołgów, tego nie chcę. Fundale niszczycieli, dobra, może się przydać to kiedyś. Dlaczego wy macie... Dobra. Moi drodzy, koniec jaj. Dawać mi tu te swoje dywizje. Mam kolejne 90 dywizji? Ciao. Dobra, ja poproszę 8. Nie 8. 16. Okej, to jest te 16 dywizji, dobra. Wejdziecie na szkolenie. Dywizje bułgarskie są już w porządku. Tu. Ogarnąć. Dobra, tu mamy... Są ci, którzy stoją w Polsce? Tak. Dobrze. Wy za lekkie czołgi używacie, co? A, bardzo urozmaicona ekipa. Nie da się ukryć. Dobra. Jak tam szkolenie nowych dywizji? Na razie jest ok. Jak tam Węgrzy? Chyba nie najgorzej. Grecja. 23% poparcia, o 60, o 600, przepraszam, rośnie poparcie w Ameryce. 17%.
0,08. Dobrze jest. Dobrze jest, myślę. A, tu mamy nową dywizję. Szkolić się. Tak jest. Wiecie, musimy mieć więcej krajów. Tutaj wojska niemieckie zaczynają powstawać. Niemcy wschodnie. Jest bardzo interesujące. Dobra, mamy bombowce strategiczne. Rozwijać to dalej. Dobra. Począć produkcję. Do roboty. Dobrze jest. Teraz tak, wy tutaj trzymacie rozkaz stworzenia kolejnych bombowców taktycznych. 50. Tutaj wystawienia do linii. Dobra nasza. Teraz tak, 13 tysięcy żołnierzy liczy. Czy nasze lotnictwo. Tak jest świat podzielony. Nas i was. I ich. I onych. Dobra, jak tu szkolenie włoskich wojsk. Najgorsze. Tak jest. A tu mamy dorniery. Dorniery, tu mamy nowe bombowce morskie. Little Blenheim? Prawdę. Teraz mamy brytyjskie bombowce. A tu dorniery 17. Dobrze. Dobrze, dobrze. Teraz tak, tutaj bym sobie wystawił kolejne bombowce morskie. Tu ma być 50. Na końcu. Teraz tak, tu. Teraz tak, tu. To trzeba włączyć. To należy włączyć do roboty. Gdy będziecie gotowi. Tutaj mamy wschodnią niemiecką flotę. A, dwa okręty podwodne, a nie, dwa niszczyciele i jeden krążownik lekki. No to sobie rąbnijmy, a co? Co nam szkodzi? Bombowce morskie, bardzo ładnie. Jeszcze je rozwinąć dodatkowo. Tak jest. Teraz tak, tu mamy kolejne oddziały. Wy jesteście z Polski. Znaczy z Polski. Działy na granicy polskiej. Tu mamy ogarnięte. Myślę, że na tym pozostaniemy. Jak tu sytuacja? Tu już jest wszystko zrobione. Tu też. Dobra, wy się zajmijcie tym. Chcemy potrzebować broń nuklearną, jeśli chcemy tutaj cokolwiek znaczyć. Na arenie międzynarodowej.
Nie wyprowadzicie wojny. Lecz jest ta Japonia jeszcze, tu te walki trwają. Ale tu już alianci bardzo mocno zrobili kuku Japończykom. Nie wiem, czemu ich w ogóle zaatakowali demokratyczne państwo, ale... dla mnie to jest niepojęte. Okej. Teraz tak. Co ja bym to potrzebował? Myśmy to potrzebowali to. Więcej gumy. Jest potrzebne. A, Indonezji, dobra. Dawać mi tą gumę. Dobra, Irak tutaj chyba nie najgorzej sobie też poradził. Jak tam? 13 dywizji wystawili. Więc nieźle. Dobra, jak tam? Włosi są gotowi, okej. Tak, ty dostajesz 4 dywizje piechoty jeszcze. Dobry. Źle to zrobiłem. Ale tu masz to, masz do szkolenia. Jest na... 3. Dobra. Wyjdziecie tu. Wyjdziecie tutaj. Tak jest. Przerzucać te dywizje. Japońska Republika Ludowa. Tajska Republika Ludowa powstały. Ani trochę to dobrze nie wygląda. To są kolejne państwa, które będą wspierać Komintern. Słabo. To ZSRR, Turecka Republika Socjalistyczna. No, będzie chciało zaatakować prawdopodobnie. Zbierają wojska na granicy z Turcją. Nie wygląda to zbyt różowo. Okej. Dobra, jak tutaj poparcie dla komunistów? Dobra, tu fajnie rośnie, 29%. W Ameryce 22%. Jest chyba dobrze. To naprawdę jest nieźle. Dobra, ty masz tutaj siły tureckie, nie? Tak. Więc tak, tutaj poprosimy o 6 dywizji waszych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, dobra. Okej. Tu na szkolenie za wyjątkiem tych. Wy tu... szykować się. Okej. Mamy kolejną fabrykę. Co byśmy tu potrzebowali? Coś czegoś nie tworzę. Bombowce taktyczne, tworzone. Bombowce strategiczne, morskie. Jest okej. Chyba jest okej.
Dobra. Dobra, dobra, dobra. Teraz tak, ja bym sobie was dorzucił. Tak to sobie zróbmy. Jeszcze coś jest? Nie. Mieści fabryk. Jak tu budowa fabryk w ogóle idzie? Mamy sporo nawet fabryk cywilnych, więc jest okej. Dobra, tu sobie jeszcze to zrobimy. Niech będzie. Dobra, co my tu mamy? O, tu mamy okręty podwodne. Bardzo ładnie. Nowy dowódca. I to jest pierwsza flota jugosłowiańska. Tak więc, teraz tak. No jak będziemy tutaj tworzyć nowe okręty, to do pierwszej jugosłowiańskiej. Dobra, nasza. Mamy rok 35 maj. 45, przepraszam. A powiedziałem 35. Dobra, wy się tu szkolicie z tego co widzę. Bardzo ładnie. Bombardowania strategiczne. Tutaj wykrywanie i przechwytywanie poprawione będzie. Dobrze jest. Teraz tak. A, dobra, to są te morskie. Wy tu otrzymujecie jeszcze 50 bombowców taktycznych, które bardzo mocno wam by się przydały. Bombowce taktyczne mają całkiem niezły zasięg. Muszę przyznać. Wy tu też dostajecie 50 bombowców taktycznych. Wiem, że nie mam tyle, ale będzie. Wy tu dostajecie także 50 bombowców strategicznych. Tak więc mam nadzieję, że będzie w porządku. A, to mamy stację radarową. Widać, że tutaj Węgrzy dbają o to. Nowe bombowce strategiczne, pięknie, jeszcze bardziej je rozwinąć. Tak jest. Jest okej, jest okej. Bombowce morskie. Nie podoba mi się ta koncentracja wojsk. Patrzcie, oni tutaj mają 156 dywizji. Mają 176 dywizji. Wojna ZSRR może się dla nas bardzo źle skończyć. Dlatego też potrzebujemy Grecję, potrzebujemy Amerykę przede wszystkim w naszym sojuszu. Musimy, słuchajcie, przejąć władzę w sposób pokojowy w państwach demokratycznych. Tylko to ma sens. Czwarta walka ZSRR to samobójstwo. A nie ma też sensu się rozdrabniać i atakować aliantów. Dobra, mamy Bristolę, bombowce R1. Jest. Mocnić produkcję.
Wiem, że mało zasobów ludzkich mamy. Domyślam się. Dobra, to możemy sobie znowu coś wprowadzić. Ataki na konwoje. Atak okrętu liniowego, dobra, ataki na konwoje bierzemy. Dobra, tutaj mamy nowe bombowce morskie. To jest akurat dobra wiadomość. Dobra, co byśmy tu musieli dalej sobie zrobić? Czołgi nowoczesne wprowadzać. Modernizować. Tak jest. Wow, stąd można byłoby nawet Londyn bombardować i Moskwę. To jest kusząca propozycja. A taki kamikadze nawet jest coś takiego? Dodane, o. Ciekawe. Ja to mamy licencję czołgów. Dobra. Moi drodzy, czas się myślę skupić tutaj. Czas szkolenia armii, bo mnie interesuje ten pobudowy baz morskich. Dobra, to mamy naprawę. Naprawę na razie nie potrzebujemy. Produkcja lotnicza, produkcja okrętów, pacyfikacja ruchu oporu. Ośrodków rakietowych, reaktorów jądrowych, bunkrów. Dobra, lotnictwo. Zjednoczone Królestwo ogłasza bałkańską inicjatywę dyplomatyczną. Cokolwiek to znaczy. Oni mają gotowy tutaj na nas plan ataku, jakby coś. Mogą do nas wkroczyć. Brytyjskie naciski. Winston Churchill ogłosił niedawno rozpoczęcie ofensywy dyplomatycznej na Bałkanach. W ramach tych działań odbył prywatne spotkania z zastępującymi ambasadorami w Londynie. Podczas rozmowy pytał o nasze stosunki w sprawie Niemiec, których już nie ma. Znaczy są, ale są komunistyczne. I potwierdził, że Niemiecka Republika Socjalistyczna jest odbiorcą dużej ilości naszych eksportu poza surowcami. A jego zdaniem byłoby lepiej, gdybyśmy stali się, dobra, mniej zależni od Niemiec. Zastanowimy się nad tym. Przepraszam bardzo. Ale to Niemcy są nam podwładne, a nie my. Jest tylko nasza marionetka, moi drodzy. Dobra, tu mamy... Cieszy mnie to, że w końcu Austria zaczęła tworzyć oddziały. Bardzo mnie to cieszy. Czego nam znowu brakuje? Ropy. Serio, ropy nam brakuje? Weźmy od Irakijczyków. Ropsko. Kto znowu? ZSRR, Turecka Republika Socjalistyczna. O co chodzi ZSRR? Pokażcie mi to. Nie, to oni coś robią sami. Wiem, że oni by najchętniej nas tutaj zaatakowali. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Wy do tego pana. Mamy nową dywizję pancerną, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, jeszcze jedna. By się nam przydała, także mieć dwie pełne armie jugosłowiańskie.
Dobra. Ciekawy jest ten radar. Dobra, my musielibyśmy tu jeszcze zacząć to rozwijać dalej. Ile mamy ludzi? 17 milionów ponad, tak? Strasznie mało. Tych mieszkańców. I zwiększać produkcję. A, tutaj Albania, tak? Na razie, dobra, na razie tego nie będziemy robić. Ale tu by można było. Jak najbardziej. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. Myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.